Witamy Państwa. Dzisiaj mamy dla Państwa parę tematów. Sól, miedź i takich kilka innych. W opisie zalinkujemy, co się da. W opisie też to będzie wyszczególnione. Dzisiaj trochę posłuchamy, ponieważ, no słuchajcie, trochę czasu minęło do ostatniego filmu, ale zawsze to jest, ten czas jest wykorzystywany na inne tematy, które się po drodze bada. I dlatego właśnie już jest jakby efekt po tym właśnie czasie. I tak właśnie cyklicznie, nie musi to być jakieś tam duże tempo, ale po prostu tak, żeby było treściwie i pewne tematy są doklepane. No i właśnie one Państwu przedstawimy. To zaczynamy tak od soli chyba, nie? Od soli? Nie, zacznijmy od wątroby. Aha, zaczniemy od wątroby, dobra. Ja chciałem od soli, ale dobra, chcesz od wątroby? No to w porządku. No to niech będzie ten pierwszy temat. To odwrócimy trochę. Zaczynamy od wątroby, bo chyba to będzie najciekawsze. Tak mi się wydaje. Ale wątroba mamy. Wad, generator, proszę. No dobrze. Ja już tu patrzę na grafikę, który Państwo też widzą. No a więc jedziemy w takim układzie. Zaczynamy od wątroby. Co ma piernik do wiatraka? Proszę. Witam serdecznie. Tutaj z tą wątrobą to otworzyła się puszka Pandory i bardzo dużo zrozumienia przyszło. Jeśli spojrzymy właśnie na nazwę, tak jak Państwu mówiłam, nazwy mówią bardzo wiele. I tutaj w tym przypadku, jak już wspominałam poprzednio, wątroba jest to watroba, czyli watgenerator. Jak się okazuje, tak jak już Państwu wspominałam, wątroba jest najcieplejszym organizmem w naszym ciele. My jesteśmy postrzegani przez tych ciemnych bandytów elektrycznie, a więc pierwsze co widzą, to najcieplejszy właśnie organ w naszym ciele. Okazuje się, że wątroba również w nocy, przez to, co spożywamy w ciągu dnia, to między godziną pierwszą a trzecią w nocy, produkuje energię dla nas na następny dzień. Więc zresztą nie trzeba Wam mówić, że jest to praktycznie jeden z najważniejszych organów w całym ciele. Natomiast do czego nas to doprowadziło? Całkiem niedawno dostaliśmy maila po tym filmie o manuskrypcie Wojnicza. Dostaliśmy maila od pewnej pani z Niemiec, która przysłała nam z pewnego czasopisma urywek na temat ludzi mieszkających niegdyś na Podlasiu, na Litwie. Czasopismo to mówiło o czasach z 1841 roku. Dotyczyła ludności właśnie z Wołynia, Podlasia i Litwy. Z języka niemieckiego mówiło, tam było napisane o Lebergurt bądź Lebergürter. Chodzi tutaj oczywiście o pas wątrobowy. Tak się dokładnie nazywał. Z tego urywku, który ta pani nam sfotografowała i przysłała, wychodziło jeszcze na to, że te pasy posiadały miedziane guziki. Ale do tego wrócimy za chwilkę, ponieważ jak się okazuje, ta miedź nie ma absolutnie żadnych działalności ochronnych. Chciałam Państwu też pokazać. O, tutaj można powiedzieć, że jest to taki pas wątrobowy. Niemniej jednak jest to pas góralski. Górale w ogóle lubowali się w takich pasach i do dziś można za grube pieniążki, mniejsze lub większe, kupić sobie taki pas. W każdym razie, czym się go przyzdabiało? Przyzdabiało się go srebrem, jeśli kogoś było stać, miedzią lub tak jak dziś najczęściej przyzdabia się go mosiądzem, a mosiądz składa się
dużej mierze jest to stop z miedzią, dobrze powiedziałam. O samej miedzi, co ja mogę Państwu powiedzieć, ponieważ uważam, że powinniśmy poruszyć ten temat, ponieważ jest on bardzo popularny wśród ezoteryki. A więc, pomijając już to, że my w ogóle jesteśmy bardzo obmiedziowani, że zarówno jak i nasze telewizory, tak i nasze telefony komórkowe, smartfony, jak i cała elektryka opiera się na miedzi. Ale tutaj od razu uprzedzę, że tu trzeba być spokojnym i nie wpadać w panikę. Niestety ta miedź nam towarzyszy i jest to jakby, powiedzmy, jakaś era miedziana, prawda? Ponieważ no wszystko wokół nas jest pełno tej miedzi. Ale co się okazuje, że jest ona właśnie bardzo popularna wśród ezoteryków i różne, ja natrafiłam na różne sklepy ezoteryczne, na przykład jeden z nich się nazywa Kiermasz Ezoteryczny, który bardzo wychwala tę miedź jako ochronną, jako zdrowotną i sprzedaje się tam różne wyroby ze wspaniałymi opiniami, że jest rewelacyjna. Niemniej jednak ja również na stronach ezoterycznych znalazłam takie spostrzeżenia, jak miedź, z miedzi wykonywano kiedyś do czarnej magii różdżki. Miedź, różdżka taka z miedzi potrafi rozbić wszelkie blokady, a więc ja to rozumiem, że jeśli my się w jakiś sposób zamkniemy, do czego zawsze Państwa zachęcałam, to taka miedź w jakiś sposób potrafi przebić te blokady. Natomiast słuchajcie, wiadomo, że miedź jest świetnym przewodnikiem prądu. Kiedyś używało się do tego srebra, jednak było zbyt kosztowne. A obecnie jest wszechkrólująca miedź. Jako ciekawostkę mogę Państwu podać, że z miedzi jest zbudowana statua wolności. Ezoterycy zaś twierdzą, że miedź chłonie energię jak gąbka. Nie tylko ją przewodzi, ale ją chłonie. Czyli tak jakby ją, powiedzmy, ma zdolności zbierania jej z otoczenia. Natomiast bardzo dużą ciekawostką jest również to, że o ile nie całe dachy kościołów, to myśmy się spotkali, no ponieważ miedź już w tej chwili też nie jest taka tania i jest dość kosztowna i na pewno jest kosztowna na dach miedziany, natomiast buduje się kościoły, o ile nie z miedzianymi dachami, to na pewno, jeśli dach będzie z innego materiału, to kopułka będzie... Musi być miedziana. Więc wygląda to na to, zaznaczam, wygląda to na to, że ta miedź w tej kopułce zbiera wszelkie emocje uczestniczących w kościele we mszy czy w jakimś innym nabożeństwie. Zbiera wszelkie emocje i magazynuje je dla siebie. Dla kogo? Pytanie dla kogo? Przepraszam. A więc ta miedź, słuchajcie, ona jest jakby jakimś tam złożem naturalnym. Aczkolwiek nie wiem, czy wiecie, że przy produkcji miedzi wytrąca się trucizna o nazwie arsen. To jest bardzo trujące. Ostatnio też się o tym na internecie mówiło, ponieważ polski rząd wydał kupę pieniędzy na jakieś tam zabezpieczenia w jakiejś fabryce. Niemniej jednak jest nadal bardzo dużo się wydziela właśnie tego arsenu. Chodzi o remont pieca do wytopu miedzi, który kosztował ten remont 3 miliardy złotych. I niestety tam, gdzie ten piec się znajduje w okolicy, ludzie mają poważne problemy, ponieważ efektem ubocznym produkcji miedzi jest właśnie ten, że arsen, trucizna.
A jeśli chodzi o symboliczne znaczenie miedzi, troszkę się zagłębiłam. Mówi się o miedzi w Biblii i mówi się tutaj o miedzianym wężu, to już nam to coś mówi, który uzdrawiał Żydów. Natomiast generalnie miedź kojarzy się symbolicznie z Wenus, a Wenus jest to jutrzenka. A przeczytajcie sobie Państwo, czym jest jutrzenka gwiazda poranna. Już Wam kiedyś o tym mówiłam. Ale przeczytajcie sobie jeszcze raz. Natomiast przybytek, ta świątynia żydowska, którą teraz tak mocno chce się odbudować, też posiadał mnóstwo elementów z miedzi. Miedź posiada zdolności takie antybakteryjne, więc tam kadzie, które służyły do obmywania się przed i po rytuałach składania ofiar, powiedzmy, że to były składane ofiary ze zwierząt, chociaż ja bym poszła dalej i nie to się nasuwa składanie ofiar z dzieci czy z ludzi. Natomiast właśnie te kadzie miedziane służyły do obmywania się rytualnego i przed, i po składaniu ofiar. Więc jak dla mnie miedź jest niewłaściwą ochroną dla nas. Chciałabym Państwu jeszcze pokazać, no tu już to widzieliśmy, nasze ludowe stroje. I zarówno stroje ludowe, jak i stroje szlachciców i stroje magnatów. Zajrzyjcie sobie Państwo i zainteresujcie się. Wszystkie miały właśnie te szerokie pasy. Niekoniecznie skórzane, zwykle była to szarfa. To, o czym była mowa na przykład w tym manuskrypcie. Na zasadzie uwiarygadniania całej tej jakiejś tam bajki kolejnej typu Biblia. Zauważcie, że bardzo często właśnie w tych strojach ludowych, no nie da się tego tak powiększyć, macie czerwone pasy. Kobiety zaś też albo miały przedłużenie tych serdaków, nie wiem jak to nazwać fachowo, ale zauważcie na ich stroje, że one zawsze miały takie fartuszki. Co one miały chronić? One miały chronić dodatkowo jeszcze ich łono. No tutaj akurat jest ten strój góralski, prawda? To te pasy zawsze takie szerokie. Tutaj zauważcie, kobieta czerwona jakaś wstążka od paska bodajże, albo od tego serdaka. Tu się na chwilkę zatrzymamy. Tutaj też są elementy czerwone. Zresztą zauważcie, że myśmy mieli w naszej kulturze, właśnie w tych naszych tradycyjnych strojach, bardzo dużo czerwieni. Ale to zaraz Państwu powiem prawdopodobnie dlaczego. Natomiast kobieta dodatkowo chroniła nie tylko swoją wątrobę, jak widać po tych tradycyjnych strojach, ale również właśnie chroniła swoje łono. Dlaczego nosiłyśmy niegdyś, a już ta tradycja umarła, dlaczego niegdyś nosiłyśmy tak piękne, szerokie spódnice czy suknie, które pięknie się okręcały wokół naszych nóg. I tutaj akurat jest pokazana wersja taka krótsza, ale my zwykle nosiłyśmy wtedy dłuższe spódnice. I one były węższe u góry. O, tutaj też widzicie, jak pani tym strojem chroni swoją wątrobę i swoje łono. Ta sukienka, która okręcała się podczas poruszania się, która okręcała się wokół nóg, ona, wiecie co robiła? Ona zbierała energię z ziemi, z naszej macierzy, która poprzez właśnie tą spódnicę
jakby pomagała pobierać tą energię, bo my kobiety mamy taką zdolność, mężczyźni jej nie mają, mamy taką zdolność pobierania energii od ziemi i również mamy zdolność utylizowania tych złych wszystkich energii przy uziemianiu się. Tutaj uważam, że każdy mężczyzna też ma te zdolności, że może się oczyścić w ten sposób. Natomiast zauważcie, ta moda, która się pojawiła na początku XX wieku, koniec XIX, początek XX, że kobiety, te emancypantki, zaczęły nosić spodnie, zachowywać się jak mężczyźni, one zablokowały tą energię, która dawała nam właśnie mnóstwo kobiecości. Stąd dziś, słuchajcie, tyle kobiet, które blokuje dopływ tej energii do nas, nosząc spodnie, albo nosząc obcisłe, krótkie spódniczki, nie są już tak, powiedzmy, atrakcyjne dla swoich mężów i mężczyzna bardzo często ucieka gdzieś tam na bok, żeby właśnie tej energii kobiecej poszukać. No, myślę, że powinnyśmy wrócić do tego pięknego, do tej pięknej tradycji i zacząć na powrót nosić te wspaniałe spódnice, które zbierają dla nas tą energię. Chcę jeszcze tutaj króciutko, bo tu bardzo dużo tematów się nazbierało, króciutko powiedzieć na temat, który krąży po internetach, jakoby kobieta wykorzystuje jedynie mężczyzn jako bateryjki. Jest to nieprawdą, ponieważ między dwojgiem ludzi, którzy się miłują i którzy są w jakimś tam związku wyjątkowym, następuje wymiana energii. Mężczyzna daje jej swoją energię, a kobieta, którą zbierze tą z ziemi, oddaje swojemu mężowi. I tutaj wszystko jest na zasadzie najwyższej harmonii, którą znamy od Ojca Niebocentrycznego. Mężczyzna i kobieta są na równi ze sobą. Zauważcie, jak teraz się zakłóca. Wcześniej kobieta była jako niewolnica, która nie miała prawa myśleć, która miała tylko wychowywać dzieci i miała tylko pilnować obiadu i porządku w domu. Teraz jest jakby wywyższona do wyższego poziomu, natomiast mężczyzn na siłę próbuje się zniewieścić. To jest temat rzeka i to zresztą każdy to wie, który obserwuje jakoś tam te wszystkie poczynania ciemnych sił. Natomiast no, zachęcam panie szczególnie, żeby zainteresowały się znowu noszeniem się w takich pięknych, opływowych spódniczkach, które będą dodawały nam energii, a tym samym my będziemy mogły zasilić również naszych umiłowanych mężczyzn tą swoją energią pochodzącą od Matki Ziemi, od naszej macierzy. To tak, omówiliśmy te kwestie. Tutaj jeszcze się zatrzymamy na chwilkę. I teraz, czym my możemy się chronić? Jednym ze sposobów jest symbolika kolorów. Sprawdźcie sobie kolor fioletowy. Kolor fioletowy jest ochronny i to się sprawdziło w moim życiu, ponieważ niegdyś, nie wiedząc, że mnie czeka niebezpieczeństwo, bo wtedy prawdopodobnie bym straciła życie, miałam atak fizyczny na moją osobę we własnym domu. Ja ten dom ustroiłam, nie wiedzieć czemu, w kolorze fioletowym i powiem wam szczerze, że później po tym wszystkim ja po prostu ten kolor zostawiłam i już ten kolor jakby mnie nie interesuje, aczkolwiek dalej go lubię, bo to jest ładny kolor fioletowy, zresztą to jest kolor natury, jeden z kolorów natury. No i tutaj spójrzmy, jak ci panowie chronią się pasem w kolorze fioletowym, ale nie tylko. Jest to również kolor czerwony. Jeśli spojrzycie na symbolikę kolorów i przesiejecie to przez sito niebocentryczne, bo tak zawsze trzeba, to kolor czerwony wzbudza strach i respekt. Więc być może
tym kolorem też możemy siebie chronić. Ale powiem Państwu również inny sposób na to, jak my możemy poprawić swoje własne samopoczucie. Ponieważ przypadkowo ktoś na VK udostępnił jakiś film, ezoterycy też polecają szklankę wody z solą, że niby ta sól ma wchłaniać byty demoniczne i nawet są schematy tam pokazane, jak to sól wchłania w siebie demony. To jest bzdura na resorach. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Dlaczego sól jest dla nas dobra, zbawienna i ochronna? Nie trzeba chyba Państwu przypominać, niebocentrykom, że sól pochodzi z drzew łączników. Z tego płynu. Dokładnie. Myśmy robili na ten temat film, Mariusz zalinkuje. Natomiast co wspaniałego w sobie ma ta sól? Jeśli my pojedziemy nad morze, ktokolwiek z nas, czy Państwo, ktokolwiek, to my się tam naprawdę świetnie czujemy. Nie tylko z powodów tych estetycznych, ponieważ pięknie to wygląda. Sama kiedyś zachwycałam się zachodami i wschodami słońca, ale rzeczywiście i ten widok daje mnóstwo spokoju i dźwiękowe efekty, prawda? Natomiast my się tam tak świetnie czujemy również dlatego, że sól generuje tak zwane jony ujemne. I mało tego, sól neutralizuje jony dodatnie. A czym są jony dodatnie? Ci, którzy się interesowali jonizatorami powietrza, to pewnie wiedzą, że jony ujemne to są wszystkie zabrudzenia w naszych domach. To są odchody roztoczy, to są drobinki kurzu, to są wszystkie, cały ten smog elektryczny pochodzący z naszych urządzeń elektrycznych, no i wiele, wiele innych. A ponieważ byty, które nas chodzą tam na prąd, tak, które nas tak nieraz prześladują, to chodzą na prąd. Przecież oni się żywią prądem, naszą energią. Więc dla nich środowisko tych jonów dodatnich można powiedzieć, że jest idealne. A teraz my solą robimy jony ujemne. Ujemne, a więc już nieciekawie. No tak, bo sól generuje te jony ujemne i neutralizuje je, po czym one spadają, jony ujemne wiążą jony dodatnie, po czym one spadają na ziemię i wtedy można sobie też pięknie podłogę przemyć. Myśmy zrobili już dawno, nie wiedząc o tym wszystkim, zrobiliśmy dawno taki eksperyment u nas w domu, ponieważ jakoś, wiecie co, była zima, było ponuro, było zimno i tutaj jakby w tym domu, ja czułam takie złe energie, zresztą Mariusz też, więc zrobiliśmy eksperyment, pomyliśmy wszystko wodą z solą, morską oczywiście, solą morską, taką czystą, bez żadnego jodu, bez żadnych dodatków chemicznych. I słuchajcie, myśmy odczuli wyraźnie, że pięknie oczyściło się powietrze właśnie dzięki tym jonom ujemnym. Bo one jakby likwidują to środowisko naturalne dla tych elektrycznych bytów, które tutaj sobie mogą łazić. Mogą, nie muszą, ale zwykle łażą. Łaziły, łażą i do pewnego momentu będą łazić. Chociaż czas im tyka. Czas im tyka, ale to jest temat na inny film. Czas się już kończy. Podobno już o 4 minuty na dobę czas się kurczy każdej doby. Ale to jest temat na inny film. Można, słuchajcie, sobie umyć dom właśnie tak, jak my to zrobiliśmy. Ale można kupić sobie lampkę solną.
Jonizator, jak ktoś chce, to jest na pewno nie jest tania, to nie jest to impreza tania, bo torebka soli dobrej morskiej to tam będzie kosztowała z 5 zł. Natomiast może być to również. O, uciekło nam, przepraszam. Mogą być to, może być to również. No, coś się nie chce mnie słuchać ten komputer dzisiaj. Dobrze. Mogą być to również rozstawione wody, przepraszam, szklanki z wodą ze sporą ilością właśnie tej soli w różnych tam kątach i tak dalej, i tak dalej. Także co do wartości praktycznej, to ja tutaj widzę takie rozwiązanie, które przetestowaliśmy osobiście, właśnie jak przemyć sobie mieszkanie wodą z solą lub porozstawiać sobie tam te szklanki z wodą soloną, aczkolwiek my tego nie testowaliśmy, my przemyliśmy. Oczywiście na meblach zostaje powłoczka tej soli i wydaje mi się, że to jest dobre, ponieważ ta sól zostaje troszkę dłużej, bo ona później sobie opadnie. Ale jeśli nie chcemy w ten sposób, można by próbować właśnie porozstawiać sobie nawet dla własnego zdrowia, bo poczytajcie sobie o tych jonach ujemnych i ma to bardzo prozdrowotne właściwości. No, ktoś nam właśnie napisał, kiedy my poruszaliśmy ten temat, że no proszę wejść na przykład do kopalni soli Wieliczka. Nie? Jakie tam świeże, eleganckie, takie czyściutkie powietrze, takie właśnie naładowane, nie? Jonami ujemnymi, ale też tam ludzie jakby chodzili na terapię do tej kopalni. Także to nie jest wyssane z palca. A cała tajemnica tkwi właśnie w tych jonach ujemnych. Oczywiście nie polecam Państwu mycia czy rozstawiania tych szklanek non-stop i każdego dnia, ponieważ zawsze pamiętajcie, musi być równowaga i przesycenie siebie jonami ujemnymi też nie jest zdrowe dla nas, także wystarczy raz na parę tygodni zrobić taką operację, czy przemyć, czy porozstawiać, czy kupić sobie lampkę solną. Są różne, przepiękne, mnie osobiście się bardzo podobają, pięknie nastrojowo wyglądają, także to byśmy mogli Państwu polecić. Natomiast jeśli chodzi o tą miedź, no niestety według mnie, według nas, coś jest z nią nie tak. Ona jest dobrym jakimś tam pewnie metalem, ale w złych rękach staje się nieodpowiednia. Ja mam tu pytanie. W związku ten pas wątrobowy z tymi guzikami, to w którą stronę on działał? No na pewno nie chronił nas. No właśnie. Po prostu poprzez tą miedź, ponieważ miedź jest przewodnikiem świetnym, elektrycznym, to myśmy oddawali. No tak jak mówię, po co na przykład jest zbudowana z miedzi Statua Wolności? Tam rzesze ludzi codziennie odwiedzają, słuchajcie, ten obiekt. A więc wszystkie emocje tam są ładowane w tą miedź. Miedź je prawdopodobnie magazynuje. No i ktoś tam z tego korzysta, nie? No i co? Podziękowania. Tak jest. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy tak za wsparcie, za maile. Tak, tak za maile, za wszystko, tak, bo maile przychodzą bardzo ciekawe. No i za wsparcie. No i za wsparcie, oczywiście. Do usłyszenia. No to do usłyszenia.